Witam was wszystkich bardzo serdecznie, ja jestem Suchy i dzisiaj zagramy prawie alchemium. Prawie, ponieważ jest to zwykła talia alchemii, tylko różni się tym, że mamy combo Stefana, Sklena i Kucyka. Bo nawet nie będę próbował przeczytać jego nazwy. Nigdy wcześniej nie grałem tą talią. Nigdy wcześniej nie grałem Kucykiem i chcę po prostu sprawdzić, jak się sprawuje. Ale żeby to uzyskać, oczywiście potrzebujemy Stefana. Oczywiście piwa są świetnym kikiem. Dwóch nowicjuszy może być za dużo, ale jest ryzyko, że trafimy w mazidło. Mamy Kucyka. No nie dobrze. Przegrupować się! Nie chcieliśmy Kucyka, tylko chcieliśmy Stefana. A z czego by to zacząć? Możemy zabić zwiadowców niebieskich pasów. On gra 401-kartową talią. I to jest możliwe, że nie będzie miał jak wyciągnąć kolejnych. A może go to bardzo zaboleć. Jak sobie życzysz, pani? Okej, mróz. Mróz to jest rzecz, która się wydarzyła. Mamy w talii Vanheimara, także nie mamy go w ręku. Także możemy go stworzyć, nie? Nie możemy go stworzyć. Jednakże całkiem podoba mi się Kejlak. Zdaje się na litość. Żeby jak najbardziej odchudzić naszą talię. Proszę zaczekać, wasza wielmożność, nie nadążam. Lewa, prawa, lewa, prawa, lewa. Chcę jak najbardziej odchudzić naszą talię, żeby wymienić Ichura, Ichuara, Ichara, Ichura Quaxa. Ichura Quaxa. W książkach ja też nawet, jak widziałem jego imię, to pomijałem wzrokiem, bo nawet mówię, nie będę męczył oczu. Okej, zaryzykujemy i zagramy teraz nowicjusza. Jest ryzyko, że pokaże nam podwójnego machkamskiego zatruty miód. Ale jeżeli jest, to chyba warto poczekać rundę. Co nam zabije Wiedźmina i będziemy mieli co wskrzesić. Aha, we smart. Więc grawamy na dzorce. Wracać do szeregu! Ale jest to rzecz, która się wydarzyła. Przecież nic nie mamy! Walczcie dla cesarza! A może zostaniecie wyzwoleni! Proszę. Ale przynajmniej odchodzamy dalej, nie? Żeby przypadek nie zagrał drugiego mrozu. Nie wiem, co się wydarzyło, nie wiem, co się dzieje. Ważne, że gramy i mamy coraz chudszą talię. Szczerze powiedziawszy, nawet Wesemir w machającego dwójniaka nie jest zły. Dobra, teraz ginie Wiedźmin. Okej, teraz zagrywamy nowicjusza. Tego nie było w podręczniku. Tego się właśnie obawiałem. Do roboty! Do roboty! Alo! Alo! Please don't hurt me. Please don't. Zresztą tego miodu nigdy nie zagramy, on gra wokół tego, więc zagramy w ten sposób. Oczywiście dosyć niedługo zagrywamy Jana Calvi. Teraz może mieć problem, żeby wyjść na prowadzenie. O tym nie pomyślałem. Zagrałem zbyt dobrze. Znaczy ewentualnie, nawet jeżeli nie trafimy na Stefana, możemy zrobić Iharahua Quaxa z Mandragorą. Jednakże chyba nie chciałbym tego robić. Jak wygraliśmy na równych kartach, to będziemy grać drugą rundę. Nie widzę powodu czemu, tym bardziej, że mamy Cantarelle. Okej, jest to browar. Jest to drugi browar, tylko taki bardziej zepsuty. Gdzie jest Stefan? Zobaczmy. Gdzie jest Stefan? Stefan, gdzie jesteś?
Czarne chmury zebrały się nad Damerią. Gdzie jesteś, gdy jesteś potrzebny? Zagrupować się! Gdzie jesteś, gdy cię nie ma? Naprzód! Synowie Nilfgaardu! Gdzie jest Stefan? A musimy jak najbardziej schudzać talię. Jak szło to zaklęcie? Mamy dosyć dużą opcję do wskrzeszania. Chcemy coś zabić? Chcemy. Leto nas poprowadzi. Aż mogliśmy też zużyć zatruty miód. 5 kart mamy. Z czego Ihorwahuax na pewno jest na spodzie talii, ale wiemy, że Inowicjusz i Azir jest wyżej. Więc na chwilę obecną mamy szans, żeby trafić na Stefana. Świetnie. Primo. Okej, okay, musimy zagrać Mandragorę na Jana Calvi. Jeżeli to zrobimy, to powinniśmy już wygrać. Bo oczywiście mamy nasz finisher Kahira, Jana. Ała. Ulepsz. A raczej z tym nie jest w stanie nie zrobić. Przynajmniej nie sądzę, by był w stanie zrobić. I się poddał. Ale my się nie poddajemy. I nam jeszcze brakuje tak. O, właśnie rankę wbiliśmy. Beczuszki? Ramka. Ej, nie mam tej ramki. Tytuł. Ej. Beczuszki? Półmetrowy. Ej, źle. Lubię ruszające się karty. Lecimy od razu do kolejnego pojedynku. Już 15 rangę, nie? Już teraz to... Jeżeli nie znajdziemy Stefana, to nasz kucyk jest bezużyteczny. Okej, gramy przeciwko przeklętym Królestwom Północy. Oczywiście Stefana nie ma. Stefan, dobrze cię widzieć. Dobrze cię widzieć, Stefan. Stęskniłem się z tobą. Dobrze jest mieć Wiedźminów, bo on może grać upiory. Upiory należy tępić. Okej, ma ładną zyskaligę, ramkę. Nasz przeciwnik chyba zapomniał o tym, że musi grać. Albo szuka mnie na streamie, ale niestety streamów nie prowadzę, więc... Więc się przeliczy. A jeżeli ktoś jest martwy przez pierwsze ileś sekund, to prawdopodobnie chce zasnajpić przeciwnika. Niestety ja streamów nie prowadzę, więc... Zobaczycie na YouTubie później. Dokładnie. To jest nasza szansa. Jeżeli to jest ta talia, o której myślę, to ta talia również gra Widemce Temerfa i Pożoga, więc musimy na to uważać. Także to nie powinno być aż na tyle problematyczne. Oczywiście Stefana możemy zagrać w dowolnym momencie. Szuka jakieś przeklęte jednostki. Okej, to się wydarzyło. Chyba sobie zagramy spokojnie teraz Jana Calvi. Naprzód! Synowie Nilfgaardu! Jednostki ma, które mnie zupełnie nie interesują, więc na zwracanie wolników w tym meczu będzie niezbyt ciekawy. Więc grałem po prostu na punkty. Mamy nasz finisher Kahira w Jana Calvi i mamy nasz finisher Stefana w Ihorwahuaxa. Kucyka. No, teraz mam problem. 8 punktów. Chciałby zagrać upiora, a nie może. Musi zagrać na punkty. Dlatego zagrał Azę poprzednio. Nie mógł zagrać upiora, bo miałem 5 punktów, upior ma tylko 4. Przeklęte Królestwa Północy na niebieskim pieniążku to są przeklęte. Pokój jest bezcenny. Książę Stanisz. No, pewnie nie chciałby zagrać w ten sposób. No niestety tak zagrał. A sobie spokojnie możemy zagrać Stefana w... Ihorwahuaxa.
Ihura Quaxa. Ihura Quax. Zaryzykujemy z nowicjuszem chyba. Oczywiście, jak mistrz sobie życzy. Nie dobrze. A 14 punktową teraz pożogę. Niech to nie jest takie. Zagra teraz pożogę, to jesteśmy 8 punktów tylko z tyłu. Więc to w sumie jak nic. Jestem gotowa. Okej, to oczywiście przeżyć nie może. Nie ma takiej opcji, żeby to mogło przeżyć. Co, runa? Ech. Krótko jesteśmy w stanie wyjść na prowadzenie, tylko co jest ważne. No i możemy wygrać widmo Sabriny. Nie wiem, czy on mógł w jakikolwiek sposób ją wskrzesić, chyba nie, ale... Możesz mnie nie lubić, ale jestem potrzebny. Wow. To dosyć punkty, były. Ruszać się! Co szczęście jesteśmy w stanie wyjść na prowadzenie, Azir. Nie mają honoru. Niestety musimy na tym zakończyć nasz pojedynek. Jest. Nie zagrywamy Counter-Rolling, nie ma sensu. On będzie grał Wilentry Temerfem. Jestem na 99% przekonany, więc możemy zachować Kantarelle, która zapewnie się spali. Mamy i Hura Huraxa. Oczywiście kopiemy piwko. W ręku to nie jest karta, którą chcemy. Chcemy ją wyciągnąć od barmana. Od pana nowicjusza. To jest chyba najgorsza karta, jaką mam, mimo wszystko. Jego karty są do niczego. Odchodzimy, Talię. Do roboty! Odchodzimy, Talię. Wyrzuciliśmy kilka niepotrzebnych kart. Nowicjusze, znaczy nadzorcy będą zupełnie marni. Trochę szkoda, że te mazidła wyrzuciliśmy. A jednakże jak będą nam potrzebne, to zaczynamy Azir. Jeżeli on będzie grał Wilent Tetemerfem, jestem przekonany, że będzie grał, to warto zachować Kantarelle. Cię zachowam. Będę twoimi oczami, panie. Tym bardziej, że mamy mocne karty. Mamy Kahira, mamy Kucyka. Oba premium. Ale tak wiadomo, dodaje plus 50 do obrażeń. Albo nie będzie grał. Co byśmy chcieli mu wtasować? Może mieć Shani. Chociaż w Przeklętych Królestwach Północy Shani to byłoby samobójstwo. Więc nie sądzę, żeby miał. Więc wtasujemy sobie mazidło jedno. I na tym poprzestaniemy. Jesteś jednym z nas, czy nie? Bardzo dużo kart w jednym rzędzie. To jest dosyć ciekawe. Chyba pora na... pana, w tego pana. I... to. No, już tylko 5 punktów tracimy. Pancerz może nas trochę wkurzyć. W dodatku Kucyk może trafić w kiepskie karty.
Ten pancerz jest. Tego nie było w podręcznikach. Ok, już tylko 4 punkty straty. A mamy finishera, mamy kucyka. Wszystko w rękach kucyka. Zobaczcie, jak jest. Piękny kucyk. Co się wydarzyło? Kolejna ta. Okej, okay, mamy tylko mazidło jeszcze. Oczywiście, jak mistrz sobie życzy. Zrobimy mazidło. Ale to musi być wiedźmin. To jest nasza szansa. To nas chroni przed pożogą, więc póki co zostawię. Już na zero. Chyba to jest dobry moment, żeby rzucić kucyka. I 10 punktów na powodzeniu. Jeszcze raz zagrać Ciri, nawet to przegraliśmy. Proszę mi Ciri, proszę mi Ciri. Please don't. Please don't do this. Nie, chociaż 14, on ma 22. Tak, kucyk wygrał, kucyk wygrał, kucyk wygrał nam grę. Zapomniałem, że Ciri ma tylko 22 punkty. Mieliśmy 10 na prowadzeniu, nasz wieźń było 14, byśmy mieli 24 punkty, więc byśmy i tak wygrali. Kucyk wygrał nam grę. Ja się cieszę, że byliście ze mną. I jak zwykle widzimy się w kolejnym filmiku. Pa, pa!